Nie ma najprawdopodobniej takiego małżeństwa, które nie przeżywa trudności, piętrzących się problemów, kłótni, cichych dni i małych wojenek. Czasami idzie o małe mieszkanie, o za niskie zarobki, za mało atrakcji w związku. O co jeszcze chodzi? Dzisiaj porozmawiam o tym z mediatorem panią Lilianą Kortus, a tematem będą niedobory związane z komfortem życia. Zapraszam serdecznie na program Rodzina na antenie, Elżbieta Lachman. Dzień dobry pani Liliano, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie, o co chodzi w związku z niedoborami? To jest naturalna, że tak powiem, rzecz albo naturalna kolej rzeczy, zważywszy na to, że małżeństwa tworzą osoby, które wchodzą z różnych środowisk, tak? Z różnymi deficytami emocjonalnymi, społecznymi, relacyjnymi, rodzinnymi. W zasadzie mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że nie ma osoby, która jakiegoś deficytu nie ma, jakiegoś braku nie ma. W związku z tym, jeżeli połączymy dwie osoby z jakimiś brakami, no to tak to po prostu te małżeństwa wyglądają. Aczkolwiek dobrą informacją jest, że to nie jest zasadniczy problem. Dlatego, że każdy brak można uzupełnić. Kwestia jest tylko zrozumienia, o co mi tak naprawdę chodzi i gdzie jest jakby ten brak, gdzie ma swoje źródło. Dlatego, że tak jak mówimy, na przykład kwestie finansowe, kwestie mieszkania, kwestie posiadania samochodów, stanowisk i tak dalej, to są wszystko strategie czy metody na zaspokajanie ważnych dla nas potrzeb. A my braki mamy właśnie na poziomie potrzeb i jakby cała historia polega na tym, że dążymy do zaspokajania tychże potrzeb. Dlatego warto się zastanowić również w małżeństwie, na przykład jeżeli pracujemy na to, żeby mieć większe mieszkanie, czy mieszkanie zamienić na dom, czy to jest rzeczywiście nasza potrzeba, ten dom większy, ponieważ mamy taką rodzinę, która wymaga większej przestrzeni, czy dzięki temu, że będziemy mieli większe mieszkanie czy większy dom, zaspokoimy sobie inne potrzeby. Czy da się takie rzeczy zaplanować na początku małżeństwa? Myślę, że nie. To wszystko wychodzi w czasie jakby trwania związku. Też okazuje się, ponieważ to jest akurat przykład z tutaj spotkania mediacyjnego, pamiętam małżeństwo, które no właśnie chciało sobie poprawić status lokalowy, zdecydowali o tym, że będą budować dom. Ten dom wybudowali i ostatecznie w nim nie zamieszkali, dlatego że zaangażowanie mężczyzny, męża tutaj jakby w budowę i doglądanie tego domu było tak duże, że w tym czasie jakby nie było możliwości już pracy nad relacją, nad związkiem. No i po 3 latach, jak dom był gotowy, niestety już nie było możliwości ani szans na zamieszkanie w tym domu małżeństwa i rodziny. Ale mówmy jeszcze może o tych niedoborach finansowych właśnie, prawda? Bo dla jednej osoby pojawi się niedobór, gdy na przykład no, brakuje z miesiąca na miesiąc, a dla innej, gdy no, chcemy kupić wreszcie trzeci samochód, prawda? Dokładnie tak. I to też jest wszystko kwestia do przedyskutowania. Jakie mamy potrzeby, tak? Jaki standard życia jest dla nas ważny i też co dzięki temu no właśnie będziemy sobie zaspokajać, tak? Bo to jest kwestia właśnie akceptacji może być, tak? Kwestia uważności, kwestia bycia ważnym, bycia docenionym, bycia zauważonym. I dla jednego to są właśnie ten status finansowy będzie sposobem i strategią właśnie na zaspokajanie tych potrzeb, o których wcześniej wspomniałam. Natomiast tutaj też jest odnośnie jakby zarobków, tak, czy kwestii finansowej, na ile to jest dla nas ważne jako dla rodziny, tak? Ponieważ w momencie, jak już tworzymy związek, to moje potrzeby, jakkolwiek ważne,
powinny, albo dobrze by było, żeby wpisywały się też w potrzeby drugiego współmałżonka i też całej rodziny. Powiedzmy też może o takich niedoborach emocjonalnych, bo czasami jest tak, że małżonkowie zaczynają związek małżeński, a tymczasem zupełnie inaczej go postrzegają. Tak? Emocjonalność, duchowość, właśnie te gesty małżeńskie. Każdy z nich ma inny pomysł na to, prawda? I właściwie każdy być może ma jakieś niedobory, które będą skutkować w związku. Tak. I te niedobory najczęściej właśnie też przejawiają się w tym, jak my chcemy funkcjonować w relacji małżeńskiej, tak? I tutaj też może ważna rzecz jest taka, że nie ma konfliktu nigdy na poziomie potrzeb, dlatego że każdy potrzeby ma takie same, każdy człowiek ma takie same potrzeby, może mieć w danym momencie inną hierarchię tych potrzeb. Natomiast zawsze konflikty pojawiają się na poziomie strategii. Czyli na przykład mamy potrzebę, powiedzmy, odpoczynku i żona odpoczywa czytając książkę i zachęca do takiej samej formy odpoczynku męża na przykład, tak? A on dla niego najlepszą formą odpoczynku jest, powiedzmy, wyjazd na ryby, tak? I może dojść do sytuacji konfliktowej, tak? Dla ciebie ważniejsze są ryby niż na przykład bycie tutaj ze mną i wspólne czytanie książki. I to jest właśnie ta płaszczyzna, na której mogą powstawać konflikty. Natomiast źródłem tego jest niezaspokojona potrzeba, na przykład w tym przypadku odpoczynku. Ale powiedzmy też o takich niedoborach, które właściwie one jak taka kula śniegowa się robią coraz większe. Na przykład są to takie niedobory związane z dotykiem. Tak. To jest też dotyk jest czy może być strategią, metodą na zaspokojenie jakichś ważnych dla nas potrzeb, tak? Akceptacji, uważności, delikatności, czułości. I tak jak też mówimy, że umiejętność dotykania jest ważną czynnością, ważną umiejętnością, tak samo czas i miejsce, tak? Kobieta i mężczyzna inaczej potrzebują, inaczej to interpretują, inaczej też dają przyzwolenie na to. Więc tutaj to też z jednej strony uważność na drugiego człowieka, która jest bardzo ważna też w związkach małżeńskich i w budowaniu relacji, ale też uważność na siebie, ponieważ wiemy, że jeżeli my nie mamy, to nie mamy z czego dać, tak? Więc ważne jest to, żebyśmy zadbali o siebie, zaspokajając swoje potrzeby, po to, żebyśmy mogli z uważnością spojrzeć na współmałżonka i z otwartością też i gotowością móc zaspokajać jego potrzeby. Czy sądzi Pani, że można obliczyć, ile minut dziennie powinniśmy ze sobą rozmawiać? Już widzę w internecie, pojawiają się takie właśnie miejsca, gdzie porady pojawiają się. Czy wiesz, że wystarczy 5 minut dziennie, tygodniowo tyle, miesięcznie tyle, aby uratować Twój związek? Ja myślę, że... To znaczy tak, ja bym się o takie coś nie pokusiła. Statystyki czy informacje, które są zatrważające, ponieważ to już podają w tygodniach, tak, że tam ileś minut na tydzień, co oczywiście w żaden sposób nie wystarczy. Im więcej, tym lepiej, im częściej, tym lepiej. Zamiast, nie wiem, kłócić się, tak, zamiast cichych dni, zamiast czytania książek o tym, jak odbudować małżeństwo, lepiej ubrać się i pójść na randkę, pójść na spacer, nie wiem, zrobić sobie kawę czy herbatę, usiąść i porozmawiać, albo po prostu pobyć ze sobą, bo czasami są już takie sytuacje w związku, że już ludzie nawet nie chcą ze sobą tej kawy wspólnie wypić. Nawet widziałam takie karteczki z pytaniami, takie pomocniki małżeńskie. Zadaj żonie pytanie A, zadaj mężowi pytanie B. Czy poleca Pani takie? Tak, to są akurat sytuacje takie, czy takie pomocy, które właśnie mogą przyczynić się do tego, że jeżeli jest jakaś bariera, jest jakaś trudność, to nawet w taki humorystyczny czasami sposób można to przełamać
I to jak najbardziej. Jeżeli miałoby to pomóc i służyć, to oczywiście tak. Dotknęła też Pani tematu cichych dni, a spróbujmy tak może zdefiniować punkt po punkcie. Co może być konsekwencją takich przedłużających się cichych godzin, cichych dni, bo co innego dzieje się w głowie kobiety, co innego w głowie mężczyzny. No, do czego właściwie ostatecznie mogą prowadzić takie ciche dni i one właściwie chyba mogą nawet czasami trwać latami. Dokładnie. To już jest w ogóle niebezpieczne. I to jest niebezpieczne, no bo tak jak sama nazwa wskazuje, ciche dni to są takie, gdzie my jesteśmy sami ze sobą, tak? I automatycznie w jakiś sposób zagospodarowujemy swoją przestrzeń i w tej przestrzeni nie ma już tego drugiego człowieka. I im ten czas się wydłuża, czyli ja jestem sama ze sobą i nie ma tam mojego współmałżonka, no to okazuje się, że ja sobie różne rzeczy potrafię załatwić, różne rzeczy sobie tam organizuję i tak dalej. I w pewnym momencie mogę dojść do wniosku, że tak naprawdę ta druga osoba jest mi już niepotrzebna. Czyli właściwie pod jednym dachem może mieszkać dwóch solistów. Tak. I to czasami przez wiele lat, bo na przykład postanowili, że wychowają dzieci. Tak. To też jest pytanie, jaki wzorzec wtedy te dzieci mają, bo jeżeli rodzice ze sobą nie rozmawiają, małżeństwo ze sobą nie małżonkowie ze sobą nie rozmawiają, to warto też mieć taki, że to nie jest tylko relacja pomiędzy nami, tylko nasza relacja jest też obserwowana przez nasze dzieci i one, to też jest dla nich element edukacyjny, jak, na jakiej podstawie one będą budowały swoje związki. Czyli właściwie można powiedzieć, że ciche dni mogą stać się dziedziczne. Mogą, tak. I właściwie zagrażać również związkom dzieci, które w przyszłości mogą powstawać. Mogą. To też niestety ciche dni, czy w ogóle takie nieodzywanie się stanowi często karę rodziców, szczególnie mam w stosunku do dzieci. I to też są elementy, które później te dzieci przenoszą, czyli jeżeli chcę ukarać swojego męża czy swoją żonę za coś tam, tak, no to przestanę się do niej odzywać. To są elementy, to są jakby takie postawy wyniesione często z domu. Czyli właściwie taki wstęp do tragedii gotowy. Tak. Szanowni Państwo, oczywiście nie polecamy cichych dni. Absolutnie. Więcej na temat niedoborów związanych z życiem małżeńskim, z codziennością, więcej informacji znajdziecie na portalu SOS Rozwód. Zapraszam Was także do telewizji internetowej Iworis Family. Tam jest więcej rozmów, również z Panią Lilianą Kortus. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję Pani za obecność w studiu. Bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Jak widzisz konflikt? Jako początek czy jako koniec? Konflikty są częścią naszego życia. Bez nich nie wiedzielibyśmy, co jest dla nas dziś ważne i potrzebne. Ponieważ wiele osób nigdy nie była uczona, jak konstruktywnie je rozwiązać, boi się ich lub unika. W efekcie, z biegiem czasu, konflikty narastają i stają się trudniejsze do rozwiązania. A słowo przepraszam, choć cenne i potrzebne, nie dotyka sedna trudności. Dzięki temu, że konfliktem zajmiecie się w początkowych jego fazach, otworzycie się na niego bez zamiatania go pod dywan, możecie rozwijać się, macie szansę, by budować silniejsze fundamenty. Konflikt może prowadzić do wzrostu. Kiedy czasem brak wam pomysłu, jak go rozwiązać i kiedy dostrzeżecie, że konflikt jest wyrazem walki o niezaspokojone potrzeby, wtedy możecie stworzyć między sobą głęboką więź. Znalezienie długotrwałych sposobów i rozwiązań jest wtedy możliwe. A najlepszy sposób na zajmowanie się konfliktem to wzajemne wysłuchanie się i życzliwość. Wysłuchanie na poziomie uczuć i potrzeb, nie interpretacji. To miejsce, w którym pojawia się naturalna chęć zbudowania porozumienia. Wiedz, że nie jesteście sami, a konflikty powstają tam, gdzie płynie życie i gdzie ludzie mają marzenia. To prawda, że kryzys małżeński boli. To naturalne, że chcesz pozbyć się tego bólu. Nie musisz wyrzucać ze swojego życia współmałżonka. Możecie wspólnie wyrzucić ból, złość, nieporozumienia, rozczarowania. W SOS Rozwód rozmawialiśmy z psychologami, terapeutami, mediatorami. Mówią, że prawie każde małżeństwo można uratować. Możecie znowu być razem szczęśliwi. Rozmawialiśmy z tymi, którym się udało. Chociaż w swojej wspólnej przeszłości mają bolesne słowa, krzyki, rozczarowania, czasami nawet zdradę. Dziś są razem szczęśliwi. Podjęli wysiłek nie tylko dla swojego szczęścia, również ze względu na dzieci.
One uczą się małżeństwa patrząc na swoich rodziców. Jeśli wy nie poradzicie sobie z waszymi problemami, od kogo mają się tego nauczyć wasze dzieci? Wy możecie wygrać swoje małżeństwo. My chcemy wam w tym pomóc. Zainspiruj się historiami tych, którym się udało. Zapoznaj się z przygotowanymi dla ciebie tekstami, nagraniami audio, wideo. Skorzystaj z listy sprawdzonych psychologów, terapeutów, mediatorów. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na szukane pytania, skontaktuj się z nami. Postaramy się przygotować odpowiedź specjalnie dla ciebie.